Słuchaj, wczoraj rozmawiałem osobiście w Warszawie z Piotrem Rutkowskim. Bardzo ciekawa, bardzo pouczająca rozmowa. Myślę, ale dla kogo? Dla obu stron. Pouczająca? To, że uczyłeś go czegoś? Dla obu stron, bo ja mam spojrzenie dziennikarza, który wierzy w człowieka, prawda? Na koniec działacz, czy menedżer klubu, czy właściciel klubu, de facto Piotr jest właścicielem, no patrzy z różnego, na przykład... Ale czy widzi swoje błędy jakby w tym oczywiście, sezonie? Oczywiście, mówi, że błędem było zwolnienie Bielicy przed końcem tamtego sezonu i to błędem, którego nie naprawi, a z którym będzie musiał żyć, tak? Bo, wiecie, sytuacja... A o Nawałce, co powiedział, możemy... Jak na Nawałce absolutnie wierzył, że efekt Nawałki nie przyszedł, bo jak zobaczycie na liczbę punktów, to Nawałka zdobył podobną liczbę punktów, jeśli chodzi o średnią, jak Dżurdziewicz, prawda? Więc okazuje się, że nie było efektu Nawałki, tak? Teraz jest efekt, oczywiście jest efekt Vukovicia. Absolutnie, no trzy mecze, ja nie liczę Krakowi, no bo nagrywamy program przed Krakowią, 9 punktów i też styl tej drużyny, bo podobała mi się Legia i z Jagiellonią i doceniam zwycięstwo na Górniku, a Górnik grał bardzo fajny mecz, kto oglądał ten mecz, to wie, że Górnik mógł to wygrać, ale jednak wygrała Legia, bo to DNA przywrócił tej drużynie, takie przekonanie o własnej wartości, uwolnił gdzieś psychicznie tych piłkarzy, co to Tomek mówi, że gdzieś psychika tych piłkarzy zadziałała i z Pogonią, przegrywając 0-1, ta Legia nagle w drugiej połowie wygrała też i nagle ma 9 punktów, tyle samo co Lechia.